Dzień dobry Państwu. Niesamowita sprawa, bardzo ważny temat, który bardzo ważne, żeby dotarł do jak największej liczby osób, dlatego bardzo serdeczna prośba o pomoc w rozpowszechnieniu tego filmu. Wystarczy dać łapkę w górę, napisać cokolwiek w komentarzu i najważniejsze, udostępnić ten materiał, gdzie tylko ktoś może, nawet stawiając na swój własny wall na Facebooku, komuś w komentarzu, na jakąś grupę facebookową, gdziekolwiek. Im więcej tych linków jest rozsianych po internecie, tym ten materiał zbiera więcej wyświetleń, nawet jeżeli to by się wydaje, że nikt tego linku nie zobaczył. Drodzy Państwo, sprawa wygląda tak, że albo minister zdrowia Niedzielski dołączył do grona tak zwanych foliarzy, płaskoziemców, czy tam szurów, jak to się tam teraz brzydko nazywa niektórych ludzi na internecie, dodam, że zwykle niesłusznie, albo też się wygadał. Tak czy siak, pan minister zdrowia Niedzielski powiedział publicznie w wypowiedzi dla telewizji publicznej, państwowej, że obecny kryzys wygląda na to, że będzie jeszcze kontynuowany co najmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Przez ile tych miesięcy to nie jest ważne. Ważne, że pan minister zdrowia Niedzielski, który jest, podkreślmy, bo to będzie bardzo ważne, doktorem ekonomii, więc powinien się znać na kryzysach. Pan minister zdrowia Niedzielski powiedział, że ten kryzys będzie kontynuowany. Słowo kontynuowany, kontynuować, kontynuacja, zawiera w sobie informację, iż jest to działanie celowe. Drodzy Państwo, kontynuuje się na przykład budowę domu, bo się podjęło decyzję o budowie domu. Kontynuuje się na przykład oglądanie tego vloga, bo się podjęło decyzję, że Woźniak, mimo tego, że jest kudłacz i brzydal, to dobrze mówi i warto obejrzeć ten materiał do końca. Kontynuuje się czytanie książki, kontynuuje się naukę języka angielskiego. Drodzy Państwo, kryzys będzie kontynuowany. Pytanie więc powstaje, kto będzie kontynuował ten kryzys i dlaczego? I o tym sobie porozmawiamy. Najpierw jednak powiedzmy sobie bardzo wyraźnie o kilku rzeczach, które dla wykształconego ekonomisty są oczywiste, ale obejrzy ten film, mam nadzieję, kilkaset tysięcy osób i na pewno niektórzy ludzie będą chcieli posłuchać wyjaśnienia. Drodzy Państwo, kryzys w sposób oczywisty jest pojęciem gospodarczym, politycznym, czasem militarnym i społecznym. Mówię to dlatego, że w materiale pan Niedzielski nazywa ten kryzys pewnym przymiotnikiem. I ten przymiotnik jest mało istotny. To wam staram się powiedzieć, że można kryzys nazwać różnie. Na przykład kryzys surowcowy. Ale to nie oznacza, że to surowce wywołały ten kryzys i to nie oznacza, że te surowce stoją za tym kryzysem, tylko ten kryzys został wywołany sztucznie lub przypadkiem w wyniku zbiegu różnych okoliczności, w wyniku decyzji, działań i zaniechań różnych ludzi, a także ewentualnie zdarzeń losowych, prawda? Na przykład kryzys surowcowy został wywołany w wyniku wielu decyzji, to jest wersja całkowicie oficjalna, proszę mi tu żadnej czapeczki nie dorysowywać, w wyniku decyzji, które złożyły się na to, że mamy mniejszą podaż surowców, mamy gorszy transport surowców i mamy większe zapotrzebowanie na surowce. W wyniku tych decyzji, których jest bardzo dużo, stał się kryzys surowcowy. To nie surowce wywołały ten kryzys, to szereg decyzji ludzi. Można też wyobrazić sobie na przykład kryzys, który jest całkowicie niezależny od ludzi, na przykład kryzys braku wody pitnej. Powiedzmy, że na jakimś obszarze od bardzo, bardzo dawna nie pada deszcz, w związku z tym wyschły studnie i nie ma wody. To też nie woda wywołała ten kryzys, tylko ten kryzys został wywołany przez zjawisko atmosferyczne, w zasadzie brak zjawiska atmosferycznego pod tytułem deszcz. Prawda? I na tej zasadzie jest cała masa różnych kryzysów. Można sobie wyobrazić na przykład kryzys marchewkowy, polegający na tym, że nie ma marchewek, przez co na przykład zakłady przetwórstwa marchewek nie mają co przetwarzać, więc popadają w ruinę finansową, a dzieci, które bardzo lubią soki marchewkowe, nie mogą tych soków pić. W związku z czym jest reakcja największych koncernów produkujących soki dla dzieci i bardzo znana marka soków dla dzieci, która znana jest z zrobienia soków marchewkowych z domieszką różnych owoców, musi się na przykład przerzucić z marchewek na buraka. I powstaje sok z buraka, co oburza bardzo mocno pewną część sceny politycznej, bo się kojarzy z pewnym portalem, na którym publikuje się niewygodne dla partii rządzącej materiały i tak dalej. Ale przecież to nie marchewki wywołały ten kryzys, tylko na przykład ktoś, kto podjął decyzję, że nie będzie już produkował marchewek. Także to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, bo pan tam Niedzielski używa przymiotnika. Ten przymiotnik nie jest ważny. Ważne jest, że on powiedział, że będzie ten kryzys kontynuowany. Kto będzie kontynuował ten kryzys? Dlaczego? Po co? O co w tym wszystkim, drodzy Państwo, chodzi? Ach, i teraz jedna ważna informacja, bo ja zapewne byście Państwo chcieli i słusznie obejrzeć ten fragment. I dam Państwu obejrzeć ten fragment, oczywiście, tylko, drodzy Państwo, ze względów bezpieczeństwa, ponieważ ten materiał jest bardzo ważny, nie chcę dawać pretekstu do usunięcia tego filmu telewizji publicznej pod pretekstem, że ja złamałem ich prawa autorskie. Oczywiście bym nie złamał tych praw autorskich, bo na mocy prawa cytatu oczywiście mogę użyć małego fragmentu tej wypowiedzi w celu krytyki, omówienia i tak dalej. Nie złamałbym żadnego prawa cytatu, bo wykorzystałbym to na mocy prawa cytatu, ale wiadomo, jak to jest na YouTubie, silniejszy ma rację. Nie chcę dawać im pretekstu, dlatego, drodzy Państwo, w opisie tego filmu macie link do miejsca, w którym ten fragment razem z komentarzem się znajduje. Gdyby on stamtąd został usunięty, to wtedy postaram się umieścić ten materiał gdzie indziej, no bo, drodzy Państwo, ja go pobrałem. Na wypadek, gdyby ktoś mi zarzucił kłamstwo, no to będę w stanie udowodnić, że to było. Pan Niedzielski, minister zdrowia, choć doktor, choć nie nauk medycznych, nie pielęgniarstwa, nie mający nic wspólnego jego wykształcenie z ekonomią, z ochroną zdrowia, to jest doktor ekonomii, wypowiedział się co do czegoś, na czym się zna, kryzys. Kryzys, drodzy Państwo, jeszcze raz podkreślę, pojęcie społeczne, pojęcie ekonomiczne, pojęcie prawne, pojęcie często militarne, ale ten przymiotnik, który on użył, nie ma tutaj większego znaczenia, gdyż, jeszcze raz podkreślę, chodzi o kryzys, jakby to nie jest, broń Boże, podejście medyczne. Ale zwróćcie uwagę, że kryzysy mogą być na przykład kryzysami społecznymi. Na przykład w tej chwili mamy ewidentny kryzys społeczny. W wyniku tego, co się dzieje, nasze życie społeczne jest całkowicie przemodelowywane. Sytuacje, które jeszcze do niedawna były nie do pomyślenia, teraz są sytuacjami, które dzieją się na naszych oczach, są sytuacjami oczywistymi, prawda? Dalej mamy odwrócone pewne mechanizmy rynkowe. Jeszcze niedawno, i tu już właśnie przechodzimy do oznak tego kryzysu, a w zasadzie skutków tego kryzysu, właśnie gospodarczych, pewne mechanizmy gospodarcze, drodzy Państwo, zostały odwrócone o 180 stopni. Świat stoi na głowie. Jeszcze do niedawna była sprzedaż. Chodziło o to, żeby jak najszybciej coś wyprodukować i jak najszybciej sprzedać, bo to na sprzedaży się zarabiało, prawda? Teraz, niczym w PRL-u, królem jest zaopatrzenie, bo sprzedaje się w zasadzie wszystko na pniu, bo towaru brakuje, jak w PRL-u. Natomiast brakuje surowców, więc nie sztuka wyprodukować. No chyba, że ci zakład zamkną pod pozorem zarazy, no to wtedy tak, ale generalnie nie sztuka wyprodukować, nie sztuka sprzedać, no bo klienci się zabijają o towar, więc wystarczy wyznaczyć cenę, jak się totalnie nie przegnie, to się sprzeda. A jak się totalnie przegnie, to trzeba poczekać, aż inflacja sprawi, że ta totalnie przegięta cena przestanie być przegięta i wtedy nagle uda się sprzedać, drodzy Państwo. Sztuka jest kupić, bo brakuje surowców, brakuje półfabrykatu, wszystkiego brakuje. Czyli znowu niczym w komunie, najważniejszy w firmie staje się kto? Najważniejszy w firmie staje się zaopatrzeniowiec. Ten, który załatwi, że będzie węgiel, że będzie stal, że będą chipy, że będą półprzewodniki, że będzie co produkować, prawda? To jest świat na głowie. I teraz, drodzy Państwo, zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście kryzys, z jakim mamy do czynienia, bo mamy kryzys, to co widzimy, to jest kryzys. Ten kryzys rzeczywiście został w sposób oczywisty wywołany sztucznie. Mówię to oczywiście o kryzysie ekonomicznym i gospodarczym oraz kryzysie społecznym, bo to przecież nie zarazki wywołały ten kryzys, to politycy wywołali ten kryzys swoimi działaniami. I tutaj, przepraszam, że się przypomnę, ale no muszę. Drodzy Państwo, kryzys wywołano sztucznie, no bo skoro on jest kontynuowany, czyli działanie celowe, kontynuujemy coś celowo, bo podjęliśmy taką decyzję, więc ktoś podjął decyzję, że ten kryzys będzie kontynuowany, więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że ktoś też zdecydował o tym, żeby ten kryzys wywołać. Oczywiście mówię o kryzysie gospodarczym, ekonomicznym, społecznym, żadnym innym, drodzy Państwo. I zwróćcie uwagę, że już w 2019 roku zapowiadałem, że niedługo będzie kryzys gospodarczy, który będzie wywołany celowo. I udało mi się przewidzieć, ja przecież nie jestem żadnym jasnowidzem, ja po prostu widziałem, co się dzieje, jak ten kryzys będzie wyglądał i jak do tego kryzysu należy się przygotować. Oczywiście, ponieważ ja mówiłem o kryzysie ekonomicznym, gospodarczym, nie odnosiłem się do tego, co będzie triggerem wywołania tego kryzysu, czyli na przykład brak marchewek. Ja tylko powiedziałem, jaki będzie skutek, że właśnie firmy i tak dalej, ekonomia i tak dalej, prawda? I drodzy Państwo, no co wywołało w chwili obecnej największe kryzysy? Kryzys finansowy, w którym chodzi o inflację, prawda? I kryzys gospodarczy. Co wywołało? One mają, drodzy Państwo, no bardzo takie jakby jedną przyczynę. Zdecydowano o tym, że ludzie mają nie pracować, firmy mają nie działać i za to ludzie będą dostawać pieniądze. To wywołało ten kryzys, który doprowadził do inflacji. Jak firmy nie pracowały, to nie wytwarzały towarów i usług. Jak nie wytwarzały towarów i usług, to oczywiste było, że było mniej rzeczy na rynku. A jak było mniej rzeczy na rynku, to pojawiły się braki. A jak pojawiły się braki, to pojawił się wzrost cen, no bo skoro nagle sprzedawca widział, że przykładowo ma powiedzmy 2 niebieskie nakrętki, czysto teoretycznie ma 2 niebieskie nakrętki i zwykle sprzedawał jedną niebieską nakrętkę na tydzień, a tu nagle, kurde, przychodzą mu 3 klienci po niebieskie nakrętki naraz, on ma tylko 2, to co robi w tym momencie racjonalny sprzedawca? No podnosi cenę. Podnosi cenę, no bo skoro nagle jest taki wielki popyt, to trzeba podnieść cenę, żeby więcej zarobić. No, a czym jest podnoszenie cen? No, a podnoszenie cen to jest inflacja. Oczywiście o ile ktoś te ceny będzie chciał zapłacić, ale takich, którzy chcieli te ceny zapłacić, było bardzo dużo. Dlaczego? Bo jednocześnie rząd, a w zasadzie rządy bo to w wielu miejscach na świecie się działo, zdecydowały, że będą w cudzysłowie dodrukowywać pusty pieniądz bez pokrycia po to, żeby rozdawać tym ludziom i firmom, którzy nie pracują. Efekt? No efekt to taki, że nie dość, że było mniej towarów i usług, to jednocześnie było więcej pieniądza na rynku. No to wzrost cen był po prostu gwarantowany. A politycy się zachowywali, jakby nic nie rozumieli. Więcej, media nie biły na alarm. Ja biłem na alarm, czym to się kończy. Media głównego nurtu siedziały cicho. Dopiero dopiero jak już było widać, że ten wzrost cen jest bardzo duży, to media się obudziło, ale jest inflacja. Natomiast wcześniej, jak to się działo, to nic, drodzy Państwo, z tym nie było robione. Media milczały. No i to mamy tą inflację, tak? To jest jeden z kryzysów. To jest jeden z kryzysów, który jest bardzo głęboki, bo do tego wszystkiego doszło jeszcze, drodzy Państwo, rozleniwienie. Rozleniwienie społeczeństwa, no bo skoro można dostawać pieniądze za niepracowanie, to w sumie po cholerę się męczyć. Tam jeszcze rząd, na którego czele stoi co prawda historyk, ale twierdzący, że zna się na ekonomii, pomylił, drodzy Państwo, przy tych tarczach przychód z dochodem, czego efektem było to, że wielu przedsiębiorcom, w zasadzie firmom, korporacjom bardziej opłacało się nie pracować i dostawać tarczę niż pracować. No bo wiadomo, że jak pracujesz, sprzedajesz, tak, to masz z tego pieniądze, ale masz też koszty. Na przykład knajpa ze sprzedaży burgera ma pieniądze, ale musi kupić burgera, bułkę, znaczy mięso, bułkę, przyprawy, dodatki, musi gdzieś tego burgera usmażyć i tak dalej, no ma koszty. No i w momencie, w którym ktoś miał duże koszty, w wyniku tego pomylenia przychodu z dochodem, jak ktoś miał duże koszty, to bardziej mu się opłacało, nawet nie musiał mieć bardzo dużych kosztów. Jak miał ktoś znaczące koszty, to w wyniku tego pomylenia bardziej mu się opłacało nie pracować i dostać tylko 80% tego, co normalnie wpływa do kasy, ale nie mieć kosztów, niż pracować. Więc ludzie zostali rozleniwieni i to zarówno przedsiębiorcy, którzy bardzo często też dostali tyle forsy, że oczywiście ja podkreślam, złotówki nie wziąłem, ja jedyne co odpisu dostałem, to wyższe podatki do zapłacenia. Natomiast wierzcie, Nowy Ład i te sprawy. Natomiast, drodzy Państwo, duża część wzięła i potem były takie sytuacje z takim znanym raperem, co to tak jęczał, że mu tak mało pieniędzy, wziął tyle forsu odpisu i potem była aferka, bo sobie kupił bodajże BMW jakieś bardzo, bardzo drogie. Jakiś taki raper, pamiętam tą ksywkę, tylko tak dziwnie pisana, ciężko wymówić. Zresztą nieważne, który raper, bo tak generalnie dużo było. No to potem jak taki człowiek był już zarobiony, no bo dostał, oczywiście z naszych przyszłych podatków, bo to albo z dodruku, czyli koszt, inflacja, przepraszam, albo z pożyczki, czyli koszt tego, że trzeba będzie spłacić. Nasze dzieci, wnuki będą spłacać. Drodzy Państwo, efekt taki, że no to skoro on już jest zarobiony, on już ma, to po co on ma się męczyć, po co on pracuje, więc tym bardziej się nie chce. To jest jeden element kryzysu. Drodzy Państwo, on został wywołany właśnie tymi decyzjami. To te decyzje wywołały kryzys. I drodzy Państwo, to nie wirus wywołał ten kryzys, tylko wirus był pretekstem dla polityków, żeby ten kryzys wywołać. I teraz jest zasadnicze pytanie, bo o tym trzeba by spytać pana Niedzielskiego albo pana Morawieckiego, który wykazywał się wyjątkowymi zdolnościami profetycznymi i już na początku zarazy wiedział, że świat po zarazie nie będzie taki sam i będzie nowy porządek świata i tak dalej. Przypominam, to mówił z mównicy sejmowej. Trzeba się spytać pana Morawieckiego, kto im kazał, albo kto ich inspirował, albo kto ich namówił, bo rzeczywiście politycy zaskakująco mocno w dużej części krajów podejmowali mniej więcej takie same decyzje. One się różniły trochę, powiedzmy, co do takich konkretów, typu na przykład ile tych pieniędzy, w jaki sposób, ale zasada była mniej więcej taka sama. Płacili za niepracowanie, płacili za nieprodukowanie, płacili za nieświadczenie usług. Zadziwiająca koincydencja, jeśli chodzi o, że takie same decyzje, czy tego samego typu decyzje były podejmowane. Kto ich kazał? Ja tego nie zakładam, ale jeśli to kto im kazał, albo kto ich namówił, kto ich przekonał. Warto spytać pana Morawieckiego, pana Niedzielskiego, zwłaszcza, że pan Niedzielski ma wiedzę, że to będzie kontynuowane. Więc pytanie, kto podjął decyzję o kontynuacji? Na jakiej zasadzie podjął decyzję o kontynuacji? Jeszcze raz podkreślę, to nie wirus to wywołał, to politycy to wywołali pod pretekstem wirusa. Ze względu na wirusa można podejmować bardzo różne, bardzo daleko idące działania, prawda? Na przykład Szwecja generalnie podjęła zupełnie inne działania niż duża część świata i te decyzje wygląda na to, że były całkowicie słuszne, prawda? No właśnie. To jest jeden kryzys. Drugi kryzys jest kryzysem surowcowym, gdzie uznam na potrzeby tego vloga, że kryzys surowcowy i kryzys energetyczny to jest to samo. Dlaczego tak uznam? Ano dlatego, że energia przecież też jest surowcem. Drodzy Państwo, energia jest na przykład surowcem, która napędza w tym momencie tworzenie tego vloga. Prąd elektryczny napędza kamerę, prąd elektryczny napędza mikrofon, prąd elektryczny napędza komputer, dzięki któremu zaraz przetworzę ten filmik i wrzucę do internetu. Prąd elektryczny daje światło, dzięki któremu mnie widać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest surowiec. Prąd elektryczny będzie na przykład surowcem dla pizzerii, która ma piec elektryczny. Węgiel jest na przykład surowcem do produkcji kolejnego surowca, czyli właśnie prądu elektrycznego, ale także do ogrzewania mieszkań, do wytopu stali, wielu, wielu innych rzeczy. Tylko nazwę to surowcem. Drodzy Państwo, też tu się stała sytuacja jakaś bardzo dziwna. Nam się mówi, a my jak pelikany to łykamy, że przyczyną tego, że brakuje surowców, jest ożywienie gospodarki po pandemii. Drodzy Państwo, jak to po pandemii? Wy widzicie gdzieś, żeby pandemia się skończyła? Przepraszam, czy media głównego nurtu właśnie zostały jakimiś tam, nie wiem, właśnie też foliarzami, zwolennikami płaskiej ziemi i tak dalej? Czy media głównego nurtu negują pandemię? Bo ja nie neguję. Ja twierdzę, że mamy obostrzenia takie zapowiedziane, w zasadzie już wdrożone, to znaczy one już lada chwila, no w zasadzie nie wiem, kiedy puszczę ten vlog, w każdym razie, no one już powinny być, tak? Znaczy nie powinny, ja się nie zgadzam z ich wprowadzeniem, ale one już inaczej obowiązują, tak? Czy za chwilkę będą obowiązywać. Mamy obostrzenia, których nie mieliśmy w poprzednich falach. W poprzednich falach nie mieliśmy sytuacji, w której, żeby wejść do sklepu, trzeba zeskanować kod QR. No, na razie na telefonie. Sądzę, że niedługo w jakimś chipie będzie albo będzie czytnik rozpoznawał twarz i na tej podstawie wpuszczał. To do tego, drodzy Państwo, idzie. Jeszcze niedawno to nie mieliśmy, teraz mamy. Mamy coraz mniejsze limity wejścia do sklepów. Mamy obowiązek przyjęcia preparatów dla 3 bardzo dużych grup społecznych. Nauczyciele to jest... Nie pamiętam, ilu jest nauczycieli. Na pewno w setkach tysięcy jest nauczycieli w Polsce. To jest bardzo duża grupa. Mundurowi to też idzie w setki tysięcy. To jest nie tylko wojsko, ale i policja i wiele innych służb mundurowych. No i medycy, mimo braków, to też są setki tysięcy, czyli kilka milionów obywateli nagle dostało nakaz. Tego jeszcze nie było. No to, drodzy Państwo, albo jest po pandemii, albo nie jest po pandemii. Ja twierdzę, że nie jest po pandemii, że ona trwa. Drodzy Państwo, no więc dlaczego ci sami ludzie, którzy tak dość, powiedziałbym, łatwo łykają pewne rzeczy, prawda? Przepraszam, Dlaczego ci ludzie tak bez jakiejkolwiek refleksji w tym momencie przechodzą nad zdaniem, że w wyniku odbudowy po pandemii mamy większe zapotrzebowanie na surowce i tak dalej. No kurde, przecież ona trwa, prawda? Ona trwa. Cały czas są obostrzenia, które negatywnie działają na gospodarkę. Na przykład w Niemczech w tej chwili już duża część ludzi nie może normalnie pójść do sklepu, przez co handel w Niemczech ma bardzo duże problemy, bo popyt leci na łeb na szyję. W Polsce za chwilę duża część konsumentów nie będzie mogła też korzystać z usług, też polecą na łeb na szyję, nazwijmy to, no, wskaźniki ekonomiczne. Generalnie to, co się dzieje, to jest raczej cały czas zdławiona gospodarka. Mamy mniejszą produkcję dóbr i usług, mniejszą konsumpcję. Skoro mamy więc mniejszą produkcję i mniejszą konsumpcję, to mamy mniejszą niż normalnie stopę zapotrzebowania na surowce. Skoro więc nadal mniej potrzebujemy surowców niż zwykle, bo pandemia trwa i obostrzenia trwają, to czemu, przepraszam za wrażenie, pelikany łyknęły informację, że braki surowców i drożyzna wynika z tego, że jest inaczej niż jest faktycznie? Drodzy Państwo, to jest niesamowite. Czyli znowu ktoś podjął jakieś decyzje. Ktoś podjął jakieś decyzje, w wyniku czego to mamy. Mamy przerwane łańcuchy dostaw, ale przede wszystkim mamy sytuację, w której opłaca się, przepraszam za wyrażenie, kitrać to, co się wyprodukowało, gdyż gospodarka stanęła na głowie. Kiedyś, generalnie nie, tak to się mówiło potocznie, że w kapitalizmie jest wszystkiego za dużo, w komunizmie jest wszystkiego za mało. W komunizmie schodziło wszystko na pniu, bo wszystkiego brakowało, a kasę miał każdy. Natomiast w kapitalizmie, w którym, znaczy umownie w kapitalizmie, wiadomo, że to był korporacjonizm, ale nazywany kapitalizmem, był nadmiar produkcji. W związku z tym no, nikt się nie przejmował tym, że nie kupi, prawda? Więc wytwórcy no, robili to, co robili, sprzedawali i nagle okazuje się, że towaru brakuje. Nagle więc okazuje się, że na przykład producenci samochodów tracą kupę siana przez to, że brakuje im takich o malutkich elemencików, które muszą wmontować, generalnie elektroniki, fragmentów elektronicznych zwanych potocznie chipami. I wiadomo było, że oni są skłonni zapłacić kupę forsy, no bo powiedzmy, że takie chipy kosztowały ich 1promil kosztów produkcji, więc nawet jak on przepłacił za takiego chipa 10-krotnie, to z 1promila zrobił się 1%. Okej, 1% kosztów produkcji samochodu dużo, ale to jest tylko 1%. Dużo straszniejszym było wstrzymanie produkcji, więc wiadomo było, że ci producenci samochodów będą skłonni za to przepłacać jak cholera. Prawda? No a dla takiego sprzedawcy, no to zarobić 10-krotnie więcej, no to już nie jest 1% więcej zysku, tylko to jest 1000% więcej przychodu, to się potem przekłada na dochód, bo i w końcu na zysk, prawda? No bo zakładam, że, a nawet się przekłada potem nieproporcjonalnie więcej, no bo koszty przecież ma cały czas takie same, a nie proporcjonalnie większe. Także no po prostu, drodzy Państwo, i stawki podatkowe też ma takie same. Także, drodzy Państwo, więc się zaczęło opłacać, kitrać ten towar, mówić nie mam, mogę załatwić, ale ile więcej mi zapłacisz. Podobnie z frachtem i całą masą innych rzeczy, drodzy Państwo. Nagle się okazało, zawsze było tak w kryzysie, jak mnie uczono na studiach jeszcze na początku lat 2000, że w kryzysie cash is the king, czyli w kryzysie pieniądz jest królem. Ten, kto ma pieniądz w czasie kryzysu, ten jest na wygranej pozycji, gdyż ten będzie mógł tanio kupować. A teraz mamy taki kryzys, gdzie pieniądz jest guciowarty, gdzie biegasz niczym Fry z tego serialu Fry w kosmosie, czy tam, przepraszam, Futurama, niczym Fry z serialu Futurama i proszę, weź moje pieniądze, sprzedaj mi towar. No to, drodzy Państwo, jest głęboko nienormalna sytuacja. Taka sytuacja nie może być wywołana naturalnie, gdyż jest sprzeczna z podstawą nauki, nauką ekonomii. Pan doktor Niedzielski jest doktorem ekonomii, więc zakładam, że podstawowe prawa ekonomii zna. Drodzy Państwo, pan Niedzielski się wygadał. Pytanie, czy kiedyś się dowiemy, kto i dlaczego ten kryzys wywołał. I czy on na pewno będzie trwał tylko jeszcze kilka miesięcy, a potem już po kryzysie, czy co niestety bardziej prawdopodobne, będzie trwał kilka miesięcy, a potem wyewoluuje w coś innego. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!